Nie wiem, czy macie tego świadomość, ale są turnieje silników szachowych i na jednym z takich turniejów padł prześliczny pojedynek pomiędzy Stockfishem a Lila Chess Zero. Mianowicie nastąpiło E4, E5 i gambit królewski. No to jest niesamowite, bo debiut od lat uznawany za niepoprawny, nie nadający się do grania. No a tutaj zobaczcie, zostało wyciągnięte ofensywne podejście. Bije F4 i skoczek F3. I tutaj Lila trochę ześwirowała, muszę powiedzieć, ponieważ ogólnie utarło się, że takim najwredniejszym podejściem jest oczywiście dużo różnych wariantów. Można D5 grać, można D6 grać, ale takie najbardziej prymitywne, wredne podejście, cyk, G5, piony F4 zabezpieczony, no i czarny po prostu chce tutaj złoić oponenta na skrzydle królewskim, czyli zdobycie pionka i kiszenie tego pionka. Natomiast tutaj mamy posunięcie H5. Co tutaj poeta ma na myśli? Przyznam szczerze, że nie do końca rozumiem. Może się to kiedyś przydać, żeby tutaj na przykład gońcem wjeżdżać, ale tak na ten moment, no to posunięcie H5 wygląda po prostu idiotycznie. I w partii mamy D4, czyli Stockfish zajmuje sobie tutaj centrum, no i czarny G5, czyli Lila chce tutaj zajechać oponenta na skrzydle królewskim, no bo zauważcie, że grając F4, no to rzeczywiście król białego został osłabiony i to jest sporym problemem, no bo po jakimś G4 zaraz tutaj hetman na H4 się zamelduje i rzeczywiście te piony we współpracy z hetmanem, no to zgniotą tego Stockfisha na królewskim. Więc w partii Stockfish kontruje H4, no i skoczek wjeżdża na G5. Ale o co tutaj chodzi? Przecież wchodzi posunięcie F6 i tutaj ten skoczek z G5 jest po prostu w potrzasku. No, tutaj mamy właśnie pierwszą ofiarę figury przez Stockfisha. Mianowicie Stockfish ma po prostu wywalone w tego skoczka, bije na F4, następuje bicie na G5 i goniec bije na G5. Czyli tutaj idea jest prosta. Materialnie czarny jest mocno do przodu, ale za to czarny ma ciężko z rozwojem. No i też linia F jest teraz idealna do atakowania i ogólnie te wysunięte piony wcale nie ułatwiają defensywy, no bo łatwo też sobie wyobrazić, że ten goniec gdzieś na G6 się zamelduje, a przecież zanim tutaj czarny zrobi długą roszadę, no to minie 100 lat, więc oczywiście ta ofiara ma bardzo dużo sensu. Powiem wam, jak się tak wkręciłem, zacząłem sobie oglądać te partie silników, to naprawdę ciekawsze bywają niż partie żywych graczy. Przede wszystkim dlatego, że silniki szachowe na tych turniejach to grają mecze na przykład 100-partiowe albo 200-partiowe, a zawodowy szachista tyle partii to zagra w roku i to niekoniecznie, jeżeli chodzi o szachy klasyczne, więc te silniki grają po prostu tych partii całe mnóstwo i co jakiś czas trafiają się po prostu takie śliczne perełki. Więc mamy hetman D2 i czarny zdecydował się tutaj na ruch D6, czyli ewidentnie Lila chce po prostu kontynuować rozwój. Natomiast Stockfish zagrał tutaj, co ciekawe, niedokładnie, bo zagrał posunięcie skoczek C3. Pamiętajcie, że to nie jest tak, że jeżeli pobierzesz sobie Stockfisha na swój komputer, to zawsze będzie ci pokazywał te same ruchy. Zależnie od tego, jak długo się zastanowi nad daną pozycją, jak bardzo się wgłębi w warianty, no to będzie wyrzucał inne podpowiedzi. Więc tutaj, tak jak widzicie, analiza czeskomowa wyrzuciła, że goniec C4 byłoby precyzyjniejsze. No i rzeczywiście, tak na logikę, ten goniec na C4 wygląda naprawdę potężnie. Później krótka roszada i po linii F może być naprawdę bardzo ciekawy atak. No ale skoczek C3 też jest mega spoko podejściem, no bo długa roszada,
król białego będzie bezpieczny i rzeczywiście dalej można na skrzydle królewskim atakować. No to jest niesamowite, że figura została poświęcona, a nie ma takich natychmiastowych gruźb, tylko pomału biały buduje swój atak. Więc tutaj goniec e6, goniec d3, wybicie na g5, no i czarny skoczek d7. Czyli tak jak widzicie, Lila bardzo rozsądnie tutaj podchodzi do tematu, no bo hetman e7, długa roszada i wtedy król już jest zabezpieczony, ale zauważcie, że ten pion z g5 jest o dziwo bardzo, bardzo kłopotliwym pionkiem, ponieważ hetman pójdzie na e7, więc ten skoczek nie ma którędy wkroczyć do akcji, co jest oczywiście kłopotliwą sprawą. W ogóle tutaj e5 jest bardzo silnym ruchem. No bo jak ten goniec na g6 się zamelduje, to już w ogóle ciężko będzie zakończyć rozwój. Natomiast w partii nastąpiła w ogóle krótka roszada. Też wygląda bardzo ciekawie, choć tutaj czarny skoczek e7 zagra, skoczek g6 zagra, hetman e7, no i tak pi razy oko rozwój zakończy, a wtedy jest figura przewagi. Choć tak jak widzicie, im bardziej ten internetowy, przeglądarkowy Stockfish się tutaj wgłębia w tę pozycję, to zmienia też swoją ocenę. Natomiast w partii mamy hetman e7, czyli Lila tutaj ewidentnie stawia na zakończenie rozwoju. No, ale Stockfish nie odpuszcza, od razu rozpoczyna ekspansję właśnie na hetmańskim, więc skoczek b5, no i jest tutaj nałożona niezła presja właśnie na c7. No więc w partii długa roszada i okazuje się, że takie po prostu bicie na a7, no to wcale nie jest jakieś cudowne, bo ten skoczek rzeczywiście się wycofa, ale czarny też ma tutaj nie najgorszy atak, bo król białego wcale jakiś perfekcyjnie bezpieczny, nie jest wcale jakiś perfekcyjnie bezpieczny, więc też mogą być grube problemy, ale Stockfish jeszcze ciekawiej tutaj dociska, mianowicie hetman c3. I okazuje się, że wcale nie jest tak łatwo się tutaj zabezpieczyć, no bo jeszcze po drodze wisi w powietrzu D5 z atakiem na tego gońca i z atakiem na wieżę z H8, co będzie naprawdę grubym problemem. No więc w partii C6, no to Stockfish wybił, no i mamy tutaj drugą ofiarę figury. Więc co ciekawe, te figury czarnego cały czas nie zakończyły rozwoju, ale z drugiej strony też trzeba zauważyć, że figury białego też nie są jakoś agresywnie ustawione. Wiadomo, że jest tutaj hetman w akcji, jest goniec w akcji, ale zanim te wieże się włączą do ataku, no to trochę minie. Przynajmniej tak nam się wydaje, bo Stockfish ma inne zdanie na ten temat. Wchodzi hetman b4 szach, partii król ewakuacja, kolejny szach, król ewakuacja i goniec a6. Więc plan jest tutaj prosty. Szach i mat na b7. Więc plan jest prosty, a naprawdę niełatwo jest się tutaj obronić. Już tak desperacko chyba coś w stylu skoczek c5 należałoby grać, żeby tutaj hetmana po siódmej linii włączyć do defensywy i być może też wieża po siódmej linii włączy się do obrony. I w partii króla 7. No, rzeczywiście ma to sens, bo teraz tego szacha nie ma ze względu na to, że goniec podwisa. Więc no, ciekawe rozwiązanie, a też nie ma jakiegoś złośliwego odejścia tego gońca z szachem, żeby coś tutaj biały zdobył. No i w partii mamy wieża AD1, czyli tutaj Stockfish nie kryje swojego planu. Po prostu chce wrzucić wieżę do akcji, no i wtedy ten król czarnego po prostu będzie matowany. Wieża A8 w partii do defensywy, no to następuje trzecia ofiara figury. I król tutaj wybiera się na wycieczkę. Szach, król A7, wieża D3. I teraz, co się tutaj wydarzyło, to naprawdę złoto. No coś prześlicznego. Mianowicie grozi wieża A3 szach, król odchodzi
I wieża bije A8 z matem. No więc król odszedł od razu, no bo tutaj pole B3 jest kryte, D5, żeby pozbyć się tego gońca, no to nic nie daje, bo skoczek wchodzi tutaj do pomocy. Pamiętajcie, że czarny ma ogromną przewagę materialną, więc może troszeczkę tej swojej przewagi materialnej oddać, a i tak będzie mocno na plus. No ale tutaj Stockfish znalazł naprawdę coś ślicznego, no. Wieża F5. Kolejna ofiara figury, no. Genialne zagranie. I teraz nie da się zabezpieczyć. Albo na B5, albo na B3. Któraś wieża tutaj wjedzie. No i ten król czarnego oczywiście jest w beznadziejnej sytuacji. Chociaż jeszcze walka się toczy dalej. Wieża A7. Wieża B5 szach, no bo tutaj jeszcze można się zasłonić, prawda? No ale teraz następuje zdobycie gońca na E6 i 5 pionków za skoczka, a ten skoczek i tak jest beznadziejny. I zobaczcie, bo tu jeszcze piękna realizacja przewagi. Naprawdę sama końcówka tej partii też mega zacna. Skoczek E7. Wieża B3 szach, więc król musi uciekać. Wieża A3 szach, król musi uciekać. I hetman A6. Proste, a bardzo, bardzo skuteczne. No bo nie można się zasłonić hetmanem, żeby tutaj, wiecie, obronić. No bo wtedy wieża B3 i zdobycie hetmana. Więc w partii hetman C6, no ale teraz Stockfish zdobył skoczka. No i mamy ostatnią ofiarę figury. Wieża A8. No i teraz król w potrzasku, więc... Nie ma nic innego, trzeba po prostu zbić, cyk, cyk, cyk. I jeszcze muszę wam powiedzieć, że tutaj Stockfish w uroczy sposób to zrealizował. No bo tak, początek, no to banalnie prosty, tak, dorobienie hetmana. I teraz nastąpiło takie dziwne posunięcie B3. Po cholerę to posunięcie B3? No przecież tutaj hetman przewagi, nie? No można na milion sposobów dać mata, no ale P3 wydaje się, że nie pomaga. Otóż nie, Stockfish ma tutaj rację. Mianowicie wchodzi król D6, C5 szach, król C6 i hetman A7. I okazuje się, że zostaje jedno jedyne pole dla króla, no i tutaj właśnie już wiemy, po co ten pionek był potrzebny, żeby zabrać pola C4, A4. Stockfish po prostu tego mata sobie wyliczył. Więc tak, muszę wam powiedzieć, że dziwna akcja, jeżeli chodzi o to posunięcie H5. H5 bardzo, bardzo dziwny ruch, natomiast są różne reguły tych turniejów dla silników szachowych. Mianowicie w niektórych turniejach silniki mogą korzystać z... drzewka debiutów, czyli po prostu mają dostęp do bazy partii, są te utarte schematy, wiecie, główne warianty, to nad czym żywi zawodnicy ciągle pracują, więc w niektórych turniejach silniki mają do tego dostęp, a w innych turniejach od samego początku partii, od pierwszego ruchu, po prostu silnik musi samodzielnie analizować, nie ma dostępu do bazy. Podobnie jest z końcówką. No bo jak dobrze wiecie, są te tablice końcówek, że jeżeli zostaje 8 figur na szachownicy, no to po prostu silnik jest w stanie wszystkie ruchy do końca policzyć i po prostu daje wtedy ocenę pozycji ze 100% dokładnością, czyli po każdym ruchu mówi, czy jest wygrana, przegrana, czy remis, ale to dopiero jak jest 8 figur na szachownicy. No i też właśnie w niektórych turniejach silniki mają do tego dostęp, w innych muszą myśleć samodzielnie, no bo wiadomo, jeżeli te obliczenia są robione, to czasami policzy perfekcyjnie, czasami jakiś tam błąd zostanie popełniony. No i zabawne są wyniki na takich turniejach, no bo na przykład te silniki grają mecz, no i mecz się kończy wynikiem 3-0. Trzy partie, na przykład Stockfish wygrał, Lila wygrała 0 i 97 remisów. Więc ta ilość remisów jest kolosalna, ale czasami wychodzą tego rodzaju perełki. I tak sobie sprawdziłem, że w partiach żywych zawodników raz to H5 rzeczywiście zostało zagrane.
Chociaż nie wiem, czy to. Nie. To rzeczywiście ktoś to Chapin zagrał. Także było to stosowane w praktyce turniejowej, ale ogólnie, jeżeli chodzi o gambit królewski, to wydaje mi się, że takim prostszym, wydaje mi się praktyczniejszym podejściem dla człowieka będzie tutaj zejście z tych głównych utartych ścieżek. Ja wam proponuję goniec C5. Jest taki złośliwy ruch. No bo tutaj bić na E5 nie można ze względu na hetman H4. No i wiadomo, jest pozamiatane, więc biały po prostu kontynuuje rozwój. I teraz D6. I tutaj biały rzeczywiście musi się ostro nagimnastykować, żeby zrobić roszadę. Co jest mocnym utrudnieniem. Chociaż obiektywnie, no to zagranie tutaj posunięcia G5 jest takim najlepszym podejściem. I co ciekawe, biały ma tutaj niezłe statystyki, więc ten gambit królewski, no stokwiszowo niepoprawny debiut, ale cały czas jest grany i jak najbardziej można się w ten sposób bawić. No dobrze, więc mam nadzieję, że ta partia przypadła wam do gustu. 5 figur zostało poświęconych i naprawdę atak w wydaniu Stockfisha został sklejony autentycznie nieziemski. Więc koniecznie dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć więcej takich partii silników szachowych. No i widzimy się w kolejnych produkcjach. A jeżeli dotrwałeś do tego momentu, zostaw komentarz czerwie czerwika. No i cóż, pa pa!